Dezynfekcja. Jakże popularne słowo w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, dezynfekujemy wszystko. Dezynfekujemy ręce, dezynfekujemy powierzchnię, dezynfekujemy klamki, telefony, biurka, stoliki w restauracjach. Nazywam się Renata Polak i dzisiaj o skutkach ubocznych dezynfekcji. Tak jak powiedziałam na wstępie, dezynfekujemy różne miejsca, wszystko po to, żeby zmniejszyć zachorowalność i rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że taka intensywna dezynfekcja niesie za sobą również skutki uboczne, które pojawią się u nas niektóre od razu, a niektóre pojawią się u nas znacznie później i wcale nie będziemy ich kojarzyć z nadmierną ekspozycją naszego organizmu na środki dezynfekujące. Słuchajcie, dezynfekujemy po to, żeby zlikwidować te mikroorganizmy, bakterie, wirusy i wszystko jest ok, ale czy akurat potrzebujemy aż tak agresywnych środków dezynfekujących, żeby osiągnąć ten cel? Żeby Wam powiedzieć, tak jak powiedziałam, niektóre skutki uboczne stosowania dezynfekcji pojawiają się natychmiast. I to są najczęściej bóle głowy, zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, jakieś wysypki skórne, czy też w ekstremalnych przypadkach wymioty. Ale są skutki uboczne, które pojawiają się znacznie później i nie kojarzymy je właśnie z tym, że mamy do czynienia, że mieliśmy do czynienia przez dłuższy czas, byliśmy wystawieni na środki dezynfekujące. I takimi skutkami ubocznymi to są przede wszystkim astma, to jest przewlekła obstrukcyjna choroba płuc, to takie enigmatyczne określenie choroby, która jest długo nierozpoznawana, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład duszności, czy kaszel, czy też problemy z kondycją, albo problemy z wydychaniem również, ale przede wszystkim wydychaniem, to właśnie prowadzi do przewlekłej obstrukcyjnej choroby płuc, która jest bardzo groźna, bo to naprawdę jest to duże utrudnienie w naszym życiu. A to wszystko dzięki temu, że byliśmy wystawieni na mocne środki dezynfekujące. Żeby Wam powiedzieć, udowodnić to, że my te skutki, te mocniejsze odczuwamy znacznie później, podam przykład takiego środka, który przez 40 lat był na rynku, był stosowany powszechnie we wszystkich kosmetykach, mydłach, płynach, balsamach czy pastach do zębów, triklosan, który został wycofany niedawno w Stanach Zjednoczonych, absolutnie zabroniony stosowania, w Polsce chyba też już z niego firmy rezygnują. A tylko dlatego, że przez te 40 lat stosowania okazało się, że na dużej grupie badawczej, czyli duża ilość osób, która go stosowała, nagle pojawiły się tak duże skutki uboczne i tak częste, że zdecydowano się na wycofanie tego środka. A co się stało? Po prostu okazało się, że środek jest rakotwórczy, zaburza płodność, powoduje problemy z górnymi drogami oddechowymi. I dlatego ten środek wycofano. Więc my na pewno nie dowiemy się, że za miesiąc, za dwa nie będziemy wiedzieć, że ta astma, która się u nas zaczęła rozwijać, to jest przez to, że przez cały miesiąc stosowaliśmy intensywne i mocne środki dezynfekujące. My tego po prostu nie będziemy kojarzyć. Kolejny dowód na to, że dużo czasu musi upłynąć, żeby produkt, który jest na rynku, okazał się szkodliwy i chorobotwórczy, zostaje wycofany, to pewno niektórzy z Was słyszeli o zasypce dla dzieci firmy Johnson & Johnson. Otóż w 2018 roku firma wypłaciła 4,7 miliarda dolarów odszkodowań w związku z tym, że zasypka dla dzieci powoduje raka jajnika. Kobiety udowodniły firmie, że przez to, że ich matki stosowały w okresie niemowlęcym zasypkę, która zawierała talk, a ten talk zawierał azbest, w późniejszym okresie w dorosłym życiu dostały raka jajnika. I 19 maja tego roku, 2020 roku, firma ogłosiła, że w związku z ogromną ilością pozwów wycofuje produkt ze sprzedaży w Północnej Ameryce. Nie słyszałam, żeby go wycofano z Polski, ale wycofuje go ze sprzedaży w Północnej Ameryce. Zresztą u nas nikt nie złożył pozwu z tego tytułu, że talk stosowany w okresie niemowlęcym spowodował u kobiety raka jajnika w późniejszym wieku.
Dlatego to jest dowód na to, że jak coś stosujemy, to wcale nie musimy mieć skutków ubocznych tu i teraz, natychmiast, tylko one się u nas mogą rozwinąć znacznie później i niejednokrotnie my w ogóle tego nie kojarzymy, że takie rzeczy, że stosowaliśmy i to miało przełożenie na nasze późniejsze życie. Musimy również wziąć pod uwagę to, że nasze dzieci są szczególnie narażone na środki dezynfekujące, bo dziecko wdycha 2 razy więcej powietrza na masę ciała niż dorosły. Dlatego jeśli w przestrzeni, jeśli w powietrzu jest rozpylony, czy też unosi się opar środka dezynfekującego, to to dziecko jest podwójnie narażone. Więc stosujmy te środki z rozsądkiem. Jakie to środki są najczęściej stosowane? No więc to jest nadtlenek wodoru, to jest podchloryn sodu i na przykład formaldehyd, czy też czy czwartorzędowy amoniak, czy chloryny, to są bardzo trudne chemiczne sformułowania, to wszystko po to my tego nie zapamiętamy, tak? Natomiast rzeczą, która jest bardzo prosta do zapamiętania, to za granicą stosowany jest bleach, to jest ten podchloryn sodu. Jest to świetny środek do dezynfekcji sanitariatów i dlatego jest powszechnie stosowany, jest on wszędzie, również w Polsce. Badania z 2019 roku potwierdziły, że osoby, które są wystawiane na coś takiego, czyli na to będą najczęściej pracownicy medyczni, zwłaszcza pielęgniarki plus sprzątaczki, ryzyko tej przewlekłej obstrukcyjnej choroby płuc zwiększa się od 25 do 38%. Takie osoby częściej chorują na astmę, częściej zapadają w ogóle na infekcje górnych dróg oddechowych, a to wszystko po to, że nasz organizm próbuje sobie jakoś poradzić z tym natłokiem toksyn, które wdychamy. My się na przykład martwimy smogiem, że oddychamy smogiem i wiemy, że smog powoduje, zwiększa umieralność, ale nie martwimy się tym, że wdychamy ogromne ilości toksyn z środków dezynfekujących. Więc tak jak mówię, środki dezynfekujące, tak, ale z umiarem. A gdzie możemy, tam stosujmy środki, które my możemy również zdezynfekować i też osiągniemy świetne rezultaty, które mamy w domu. To może być alkohol, powiedzcie mi, że za drogi, można rozpuścić. Mamy ocet, mamy sodę oczyszczoną. To są wszystko rzeczy, które też dezynfekują i również są bakteriobójcze i wirusobójcze. Dlatego, a one nie niosą za sobą takich negatywnych skutków, jak te mocne chemiczne środki dezynfekujące. Dlatego, tak jak powiedziałam, mamy problem, mamy pandemię, mamy wirusa, z którym musimy walczyć, więc przede wszystkim dbajmy o higienę, myjmy często ręce, dezynfekujmy, ale mówię, dezynfekujmy z głową i dezynfekujemy tam, gdzie możemy, to używajmy środków domowych, które nie niosą ze sobą takiego ryzyka. Linki z badaniami, czy też źródłami, z materiałem źródłowym na końcu, a tymczasem dziękuję za oglądanie, za lajkowanie, za subskrypcję. Zapraszam, zachęcam do oglądania innych filmików.